Cześć, witamy w kolejnym odcinku alfabeciku naszego. Cześć, cześć. Dojechaliśmy do M. Tak, i cofniemy się do XIX wieku. Ha, no. Pewnie zgadujecie, co to jest. No dobrze to znacie, moi drodzy, dobrze to znacie, naprawdę. Otóż w 1870 roku został zgłoszony patent na wtyczkę Jack. Tak. O, taką. Tak. Dokładnie taką. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest duży Jack Mono, wtedy to był po prostu Jack i był używany w łącznicach telefonicznych. Tak jak byście sobie zobaczyli nasz filmik o DTMF-ie i tam wybieraniu tonowym pulsacyjnym, tam trochę wspomnieliśmy, kiedyś centrala telefoniczna wyglądała tak, że siedziała pani i zestawiała połączenia dosłownie, czyli po prostu brała taki kabel, jak ma taki kabel, wtykała w jedno gniazdko, wtykała w drugie i w ten sposób mógł sobie pan John z panem tam Henrym dajmy na to pogadać. Pogadać, tak. Dokładnie tak było. I ta wtyczka ma się dobrze w zasadzie po dziś dzień, bo nadal podobną wtyczkę spotkamy chociażby we wzmacniaczach gitarowych, ale i też w jednak stereo. Przede wszystkim wersja stereo, czyli tutaj ma dodany drugi pierścień, jest do tej pory używana standardowo w lepszym sprzęcie jako wtyk słuchawkowy, jako muzy słuchawkowe. Natomiast żeby nie było to monofoniczne, nadal są używane w takich rzeczach. To jest efekt gitarowy. Cyk. Gitara nie jest stereofoniczna, więc tutaj akurat, żeby nie było, sprawdziliśmy kiedyś taki ze starej centrali, starej łącznicy telefonicznej Jack, włożyliśmy go właśnie do gitary, kolega gitarzysta, taki gitarzysta elektronik się bawił w eksperyment i jak najbardziej chodził, pasował, także nic się nie zmieniło od XIX wieku, tyle że po drodze pojawiło się stereo, czyli dodatkowy pin, dodatkowa żyła w tym przewodzie, no bo ten domyślnie miał po prostu sygnał i masę. I pojawiło się dwóch mniejszych braci bo to się kiedyś nazywało Jack, teraz się to nazywa Duży Jack, ponieważ pojawił i to ma ćwierć cala dokładnie. Tak, 6,3 mm. Od razu wiadomo, kto to wymyślił, nie? Tak. I tak, pojawił się 3,5 mm mini Jack i mikro Jack, 2,5 mm, który praktycznie, powiem szczerze, że z przyczyn trochę mi nieznanych, jakoś specjalnie się nie przyjął. Ja na przykład gdzieś tam mam taką MP3 starodawną właśnie z mikro Jackiem, no i powodzenia w poszukiwaniu słuchawek do tego ustrojstwa. W każdym razie takie coś też było. Bardzo się dziwię, bo w zasadzie aż prosiło się o implementację tego mniejszego jacka, czyli mikro, do obecnych telefonów czy smartfonów. No ale pozostaliśmy w telefonach przy mini jacku i w zasadzie już też od niego odeszliśmy, no bo mamy USB-C piękne, wspaniałe, albo słuchawki bezprzewodowe, a jack pomału też nawet ze smartfonów znika. No w budżetowcach jeszcze pokutuje, ale bywa. I nadal go używamy. Ja osobiście na przykład żałuję, że zniknął ze smartfonu. W zasadzie nadal każdy PC z tyłu, laptopy. W każdym razie, no chyba pierwszym producentem, który rozpoczął modę na rugowanie mini jacków z telefonów, było oczywiście Jabko. Ale cóż, pożegnaliśmy prawie, że już mini jacka. Mikro jack w ogóle się nie zdążył zadomowić, bo możliwe, że nawet wielu z was nie słyszało, że jest jeszcze mniejsze coś od mini jacka. I w sumie jack żyje prawie, że praktycznie w niezmienionej formie, wyjąwszy po drodze stereo. Od XIX wieku mamy wiek XXI, a jack ma się całkiem dobrze, bo tak jak Konrad powiedział, muzycy nadal z niego korzystają bardzo ochoczo. Tak, bo to jest tak naprawdę całkiem fajnie przemyślana wtyczka, bo zobacz, przez to... Tak, ona się fajnie klinuje. Ona się fajnie klinuje, bo tam jest taka sprężynka, która to zatrzaskuje, więc naprawdę to nie bardzo chce wychodzić. I druga zaleta jacka jest taka, że patrzcie. No jest symetryczny totalnie. Nie, i on się kręci. No tak. Przez co kabel... No jak gitarzysta biega po scenie. Mniej się plącze. Tak, to jest też kolejna zaleta. No i prostota budowy, bo i gniazdo, i wtyczka, i przewód po drodze są proste jak budowa cepa i w zasadzie każdy taki kabel sobie może zmajstrować, kto potrafi obsługiwać lutownicę. Proste, tanie, niezawodne po prostu. No co tu dużo mówić, tak? No i dobre, no jeżeli 150 lat żyje i ma się dobrze i nadal jest używany i nawet w zasadzie nie słyszałem, żeby ktoś przymierzał się poważnie, żeby to czymśkolwiek innym zastąpić. Okej, w poważnym audio jacki zostały wyparte przez inne złącza, ale to nie dlatego... Ale no nadal słuchawki, nadal mamy na jacka dużych. Tak. Także nadal ma się dobrze. U nas w PRL-u zamiast jacka przez dłuższy czas w słuchawkach między innymi też było stosowane złącze DIN, ale to już jest zupełnie inna opowieść. A to było takie inne DIN-owskie złącze? I było mniej praktyczne.
No było mniej praktyczne. No trzeba było przycelować. Tak, to ono było niesymetryczne, niby wtyczka okrągła, ale no już o większym stopniu powiedzmy komplikacji i to już trzeba było celować, więc nie było to takie dobre jak Jack, no bo tak jak Konrad pokazał, dla muzyków nic lepszego nie wymyślono, można biegać po scenie z gitarą i się nie wypnie, bo jeszcze tu się trzyma i to się trzyma naprawdę... No. No właśnie, widzicie, fest solidnie, także bardzo dobre rozwiązanie i no, wystarczyło prawie, że na 3 wieki już. No nie, no na 1,5, no bez przesady. No ale zahacza o 3, 19, 20 i no, 21, tak, jakbyś tak, nie ale liczył. To będzie 150. No tak, ale tak naprawdę tu się zgadzamy, 150 lat. No, no ponad. Także widzicie, dobre rozwiązania są dobre, bo są proste, tanie i sprawdzone przez lata. Tak, i niezawodne. No, to już wiecie, co było na M, a teraz się widzimy przy kolejnej literce H. Cześć.